Martyna, a jak się żyje tutaj w Eugene, na kampusie? Bardzo dobrze. Karmią nas owocami, słodyczami, których nie możemy. No i co, tutaj sobie mieszkamy. A tu, jakby się komuś chciało oglądać stadionu, to może sobie obejrzeć na telewizorkach. Ale nasze TVP lepsze, bo można oglądać po polsku wywiady, a nie jakieś takie. Tu mamy stołóweczkę, taką, na której wszyscy sami sobie mogą nakładać, ile chcą. Bardzo dobre jedzenie. Bo mamy dwie stołówki. Ta jest taka, że każdy ile chce, a tam wydzielają. Ale tam jest pizza i burgery. A tu były na początku krewetki. Ale... I zjadłyście wszystkie? No już nie ma, były tylko dwa razy. Starcie, pójdziemy tam i będziemy dużo jadły pizzy. A lubicie takie pizze, burgerki? Ostatnio nam się sprawdziło, z Magdą zrobiłyśmy rytuał, że jemy zdrowo, było wszystko wyliczone, ładowanie węglowodanami, jakiś karbo, wszystko i nam nie poszło, nie? A zrobiłyśmy rytuał na odwrót. Ona poszła na burgera, ja poszłam na makaron z krewetkami, jakieś takie chipsiki. Życióweczki! Życióweczka na mistrzostwach Polski. Więc trzeba się zastanowić, co dla nas działa lepiej. Teraz łóżko, trenowanie, jedzenie, spanie. Ja się śmieję, że jesteśmy teraz w najlepszym związku z łóżkiem. A tu jest druga stołówka, niektórzy mówią, że lepsza. Ale bardzo dużo ludzi tutaj jest. Ona jest ze dwa razy? Bo lepsza! Dwa razy większa niż tamta, ale tutaj ja nie potrafię tu jeść, bo jestem zestresowana, jak muszę coś wybierać, a jeszcze nie wiem, co jest dookoła i tak stoję, jak coś mi proponują. A ja, i potem tam było lepsze, więc tamto też muszę wziąć. No i trzymaj tę dietę. Czyli Martyna kotwiła największym żarłokiem sztafety? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie. Mało nakłada na obiad, żeby ciasteczko sobie zjeść. No i tutaj mamy wejście na stadion. Przykładamy akredytację. Panują nasze piękne zdjęcia, które nam zrobili. Nie pokażę. Dzięki tobie zwiedzimy trochę. Tak, jestem już tu dwa tygodnie i nie byłam jeszcze w tej uliczce. Tylko ta stołówka i stadion. Czyli najlepiej poznałeś się przez ten czas łóżka swoje. Tak. Ja tu nawet dwa. No to lofruję po pokojach. Odeszła ode mnie, poszła do Ewy. Tęsknisz? Bardzo. I zostałaś sama? Nie, zostałam z Marleną i zajęła mi łóżko. Bo było niższe. Nie musiałam skakać. A ta w laciach wyszła jak zwykle. Pogoda. To jest moda na Polaka. A ktoś mi napisał na Instagramie, że mam za duże klapki. Widzisz, tutaj to pożyją, mustangami się wożą. Kiedyś się dorobię. Ktoś tu chyba lubi sportowe samochody. No jak? Ciężka noga. Ale na razie nie ma czym depnąć. Mogę tylko popatrzeć. Zacipowałam swojego, ale i tak jest jeszcze mało. Kilometr do Biedronki, to jadę samochodem. Leniuszek? Tak, do Żabki, która jest na drugiej ulicy, też jadę samochodem. Bo ja jestem stworzona tylko do biegania i do leżenia. Do szybkiej jazdy. I do szybkiej jazdy, a do spacerowania to nie daję rady. Claudia and Michał.
And what was that? Michał. Where are you from? Poland. Oh, nice. I met some other people from Poland today. Oh. Yeah, they were very friendly. All right, you're all set. Did you need okay. your seat? No, no, thank you. Chodzicie na kawki w sztafecie? No, jesteśmy kawoszkami troszeczkę. Ja najczęściej z Mariką, bo Marika to taki starszy kawosz, ale żeby nie było. Co takiego jest w kawie, że wy wszystkie takie kawoszki jesteście? To chyba i w sztafecie 400 metrówek i u was. Kurde, wiesz co, no... Jak idziemy na kawkę, to zawsze można porozmawiać. Wiadomo, że przy herbacie, czy nie wiem, przy soczku też, ale wiesz, to taki chill, trochę cię pobudzi do życia. No i tak nie wiem, no ja na przykład lubię bardzo się delektować kawą, bardzo nie lubię pić mega szybko kawy, tylko lubię się ją delektować, dlatego najczęściej wybieram ją na gorąco niż na zimno. Czyli pijesz, pijesz kawę bardziej, żeby się pobudzić, czy właśnie dla smaku? To zależy kiedy. Bo jak jest przed startem, to robię taką kosę, że często się pytają, czy mi jeszcze serce nie wysiadło. A jak jestem tak w takim normalnym dniu treningowym, to tak wiesz, dla smaczku. No, głównie dla smaczku. Nie wiem, taś? Basia? Barbara? Jaka smaciutka. Te mi się bardziej podobają niż nasze polskie, ale zdania są podzielone. Pani Halinka, właśnie teraz wam pokażę, nasi fizjoterapeuci, odpoczynek po porannej sesji, przed popołudniową, odpoczynek nad drzewkiem zielonym, medytacja, telefonik, kolka, rozmowy. Nagrywamy, jak fizjoterapeuci odpoczywają przed pracą. Jest przed czas, ciężką pracą, ale... Czas na pracę, jest czas tak, na tak, właśnie, powiedziałam, że odpoczywacie. Skąd masz taką kawę? Starbucksa. Taka to pochodzi się. Pochodzi się najwidoczniej. No widzisz, bo my zwykłą kulturę to spełnia American Dream. A jak? Jeszcze zaraz uzupełnić ten. Ja pójdę do automotu, będę musiał uzupełnić. Szkoda pieniędzy na kolejną. Łukasz! A nie, po Starbucksach się kupna. Powiedziałabym. Chcesz, Ada, chcesz jeszcze porozmawiać? Ada? Patrz, jeszcze, wiesz co, weź, nie. Dobra, nie, dobra, wiesz co? No, już mylą imiona. Brawo, Łukasz. Coś chciałeś powiedzieć i teraz co? To się uda. Nie, to się właśnie wrzuci. Podobno pija bardzo często zajmuje łazienkę. Bardzo często. Za każdym wyjściem przychodzi, chce się kąpać. I Zana zajmuje, bo śpię najkrócej. Najszybciej wstaje. Tak, najszybciej wstajesz, ale w sumie my się budzimy tak samo, ale ty wychodzisz 40 minut szybciej na śniadanie i jak ty przychodzisz ze śniadania, to my dopiero wychodzimy, a wstajemy podobnie. Niesamowite. Ranny ptaszek. Tak? Ale no też mam start wcześniej, dlatego tak wstaję. Normalnie w domu chyba tak nie jest. Ale ja też się myję, bo jest gorąco. Ale a dziewczyny, nie wiem. Chyba już całą ciepłą wodę myjemy się skończyła i nie ma dla nich. Żeby nie było, myjemy się. Ja to ile razy dziennie w łazience jesteś? Ile razy dziennie bierzesz prysznic? Normalnie brałabym jeden, ale tu biorę nawet po trzy, bo jest tak gorąco. Cztery? Trzy.
Pimpek miał mieszkać na góry, a mieszka normalnie. Dlaczego Pimpek? Nie wiem, tak się przyjęło. Była Halina. Haliny są, tak. Grażyna to jest Marika, no bo... Najstarsza. Nie powiedziałam tego. No a Pimka i Halinka i Pimpuś. Wiesz, tak? Jest miło, sympatycznie, bez... Wiesz, pozytywnie. Ja jak chodzę na zakupy, to z reguły jestem taka, wiesz, po prostu wszystko muszę mieć przemyślane. A chodzisz z kartką czy bez? No właśnie bez, najgorzej jak chodzę głodna. No wtedy mam ochotę kupić wszystko, już teraz widzę, że jest dużo fajnych ziół i grzybów. Cebula. O, to było szukaj buraków. Angelika Cichocka kocha cebulę. Bardzo lubię, jest bardzo zdrowa, ma dużo percetyny. To jest zdrowe, generalnie. Czegoś, co jest zdrowe, ma dużo. No i dla mnie cebula w pewnym momencie uratowała włosy, więc wiesz, będę miała chyba na zawsze sentyment do cebuli. Wstrząśnięty, niezmieszony? Tak, nie no, bo muszę, nie wiem czemu, muszę być jakiś odruch mam chyba, że nie podoba mi się, jak widzę, że jest taki, bo muszę to zrobić, żeby się, wiesz, dać sobie gwarancję, że mam to kupić. Dobra, i jeszcze. Ci, którzy są ze mną blisko, to wiedzą, że ja to nazywam nagrodką. No bo chyba trzeba sobie nagradzać za różne rzeczy. Tylko teraz... Czy to jest czekolada jakaś? Jesteś blisko. Szybko. Śliwki w czekoladzie. Nie. Rodzynki w czekoladzie. Nie, nie lubię rodzynek. O! Rodzynki są jak takie małe mózgi. Ale obawiam się, że tego nie mają. Ale mam jeszcze trochę, zostało mi, ale coś mi się wydaje, że potrzebujemy mieć więcej nagródek. Więc... Nie, nie mam. Co to jest? Okay. Poczekaj, to dam szansę na to, żeby to znaleźć. Nie, chyba nie ma. Jest to takie, nie wiem czy mogę mówić nazwami, Ferrero Rocher. To są najlepsze czekoladki, po prostu nie wiem ile lat by mijało, ja zawsze po prostu będę je jadła z uwielbieniem. No i super, ale one są, wiesz, idealny kształt, bo masz jedną czekoladkę, zrobić coś dobrego, więc jest nagródka. Czasami jest tak, że muszę zjeść dwie aż, bo tak dobrze wyszło. Jestem zabezpieczona tutaj, ale jakoś mam ochotę. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie, więc stwierdziłam, że może sobie dokupię na wszelki wypadek. Ale chyba muszę iść do innego sklepu.